Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym wydaniu programu Departament Sprawiedliwości. W kwietniu 2017 roku Sejm uchwalił ustawę zmieniającą zasady finansowania ochotniczych straży pożarnych. Z chwilą wejścia ustawy w życie zakłady ubezpieczeń y, muszą przekazywać 10% sumy y, dochodów y, uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na określone y, cele y, przeciwpożarowe. Połowę z tych pieniędzy. Otrzymuje do dyspozycji komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Drugą część zarządza główny, zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, który poprzez swoje jednostki wojewódzkie dzieli te pieniądze na poszczególne jednostki OSP. Proszę minęło już trochę czasu od tego momentu, kiedy. Przepisy weszły w życie. Dziś wracamy do tematu po to, żeby przyjrzeć się racjonalności wydatkowania środków finansowych, a także zapytać o to, czy przez te zmiany spowodowane ustawą OSP nie straciło na samodzielności. W naszym studiu witam serdecznie pana Hilarego Januszczyka, wiceprezesa zarządu oddziału wojewódzkiego w Związku OSP. I jednocześnie prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP -RP w Błocku. Witam Panie Redaktorze, witam Państwa. niczego nie, nie, nie przekręciłem, jeśli chodzi dobrze. o te e, zasadności wydatkowania i po, podziały. Oczywiście można byłoby rozwinąć, rozszerzyć to, w jaki sposób te pieniądze trafiają do, do OSP. Tak, ale, ale właśnie, ustawa ustawą, życie życio, życiem, było, a jak to w praktyce wygląda? to było wygląda? inaczej, y, było do tej pory. To, co pan redaktor powiedział, to tak było, a teraz zupełnie inaczej. Teraz wszystkie środki, 10% z firm ubezpieczeniowych, idą na Państwową Straż Pożarną, gdzie później wydziela się pulę dla, OS, dla ochotniczych straży pożarnych, gdzie dzieli komendant główny, komendant wojewódzki i komendant miejski. Do tej pory. Te 5 my mieliśmy jako Związek Ochotniczych Straży Pożarnych do dyspozycji i to mogliśmy przeznaczać na sprzęt, umundurowanie i tak dalej. Zmieniły się przepisy. Tak. pieniądze nie trafiają bezpośrednio do Was, tylko poprzez Państwa Państwową Straż Pożarną. Tak. W związku z tym pojawia się pytanie. Rozmawialiśmy o, o tym już w, w ubiegłym roku, tak. w czerwcu. Zgadza się. I Padało szereg sugestii e, takich wątpliwych, czy, czy to w praktyce jednak będzie odzwierciedlać e, tę praktykę, e, praktykę funkcjonowania OSP. Właśnie, ustawa ustawą a życie życiem. Jak to, jak to wygląda? W Nie faktyce? chodzi o ochotnicze straże pożarne, bo te środki dostaną poprzez komenda, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, tylko chodzi o związek. Bo Związek ma swoje zakłady, załóżmy w Brzezinach, gdzie szyją umundurowanie, gdzie produkujemy hełmy i tak I poprzez tą marżę, którą OSP płaci, utrzymujemy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Główny, Zarząd Wojewódzki, Powiatowy i Gminne. To jaki procent, jaki procent wtedy trafia do... Do jednostek OSP, bo to tak naprawdę o, o to chodzi. Nie, głównie. oni dostają dotacje, i te, jedno, te jednostki OSP to, to, co mają, to oczywiście utrzymują i nic nie, nie, na tym nie tracą, tylko Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Na czym traci związek? Poprzez marże, bo w tej chwili komenda miejska czy powiatowa, może zlecić, albo nie musi, i wtedy jednostki ochotniczych straży pożarnych mogą kupować w dowolnym miejscu, i tak dalej. A tutaj, jak był związek, to wtedy musieli kupować ze związku naszego produkowane przez nasze zakłady. I stąd taki problem. No i to jest utrzymać biuro, załóżmy oznaczenia i tak dalej, i te środki się wyczerpują, no i co to XV. też w zamyśle ustawodawca jednak przewidywał pewnego rodzaju no, modyfikacje, które, które no, prowadzą do takiej transparentności jednak wydatkowania tych środków. Chodziło tu o to, żeby były one bardziej przejrzyste. Nie, one on on były cały czas przyjrzyste, tylko chodzi o, o to, żeby y, z, jedne, z jednego miejsca, załóżmy, komendant główny decyduje o środkach finansowych. Y, czy to z, z firm ubezpieczeniowych, czy to z, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. I następnym źródłem, które mogliśmy korzystać, to były zakłady ubezpieczeniowe. Nie zakłady ubezpieczeniowe, tylko Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, gdzie można było uzyskać OSP na zakup samochodów oraz sprzętu różnego rodzaju motopompy, agregaty, prądownice i tak dalej. A to wszystko finansowanie się skończyło. Komendant główny decyduje o wszystkim, i my nie mamy żadnego pola do popisu. No dobrze, ale to jest, to jest zła praktyka, że komendant główny decyduje. Tak, to, ale przecież to jest ta tak. sama branża, że tak się wyrażę. No, no tak, ale w, w tym samym interesie funkcjonuje. E, straż Straże pożarno, Pożarne z, 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 zrzeszają się. Do, jako Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, bo na dole w poszczególnych miejscowościach mamy Ochotnicze Straży Pożarnych. Na terenie powiatu mamy 116 jednostek OSP. Później te jednostki w gminach od 3, 5, 7 do 10 jednostek zrzeszają i tworzą Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, zarząd gminny. Zarządy gminne należą do zarządu oddziału powiatowego związku OSP. To jest pewna struktura, tak, która to pewna jest, to struktura. Jest, jest przejrzysta. No. Tylko chodzi o to, że te pieniądze prawda, tak, no taki zataczają krąg zania, zanim trafią do, do właściwego odbiorcy. Yy, każda jednostka OSP ma swój budżet, o, o którego yy, wysokości kto decyduje tak naprawdę w tym ostatecznym o, Nie Jednostka OSP nie, nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie ma żadnego Tylko, budżetu. W zasadzie korzysta z tego z, jednostka OSP, przyzwolenia. Jednostka OSP żyje ze składek. I z, z jakichś tam dotacji od, od biznesmenów, ale to rzadko z tych dotacji ko, korzystają, bo nie ma takiej możliwości. Czyli rozumiem, że sprzęt, to wyposażenie to wszystko jest w jakby wolą decyzji, decyzji no, wyższej rangą. Tak. E, Ochotnicze straży pożarnej podlegają pod gminy pod samorząd gminny. No i gminy co roku przeznaczają e, odpowiednie kwoty, no, rozdzielają na... No tak, to jest ich to jest obowiązek, bo to tak, podstawowy obowiązek. są odpowiada za bezpieczeństwo ludzi, mieszkańców na terenie Czyli gminy. wójt może dofinansować lub, lub, nie, lub nie jednostkę? Rada rada, 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 rada. Wójt występuje do rady i, i w ten sposób. No i, i samochody załóżmy. Motopompy, agregaty i tak dalej. Zapotrzebowania składają jednostki OSP i wójt występuje do Rady, a Rada decyduje albo nie decyduje o środkach finansowych. No tak, no ale Ochotnicze Straże Pożarne mogą, ale nie muszą pozyskiwać środków finansowych z zewnątrz, ale działając na prawach organizacji pozarządowych, no mogą te pieniądze pozyskać też z zewnętrznych źródeł. Tak, ale... Czy, czy to nie to, jest jakieś też jest, wyjścia do, do, do rozwiązania ale to jest tego Stowarzyszenie, panie redaktorze, na, na stowarzyszenia na terenie gminy i na terenie powiatu jest bardzo dużo. Jest ogrom lu ludzi, tych organizacji, stowarzyszeń i, I fundacji. Coraz, coraz trudniej pozyskać. Coraz trudniej rozumiem, pozyskać. No i, ale po co działalność gospodarczą prowadzić? Tam parę groszy z, zyskujemy, ale to problem jest. Trzeba rozliczać, a my jesteśmy no, społecznikami. No, no, Panie prezesie, no. wszyscy muszą pieniądze publiczne rozliczać, nie tylko OSP, ale przecież każda organizacja pożytku publicznego musi no w imię tej, tak jak powiedziałem, transparentności, przejrzystości wydatkowania środków publicznych, no musi je w jakiś sposób y, formalny rozliczyć, stąd, stąd nie bójmy się może tych formalnych y, y, obostrzeń. Ale y, y, jakie y, środki? Jeżdżę na zebrania sprawozdawcze w Ochociczych Straży Pożarnych, bo ma, mamy kampanię w tym roku styczeń y, marzec i wiem, że niektóre jednostki nie mają złotówki, a Muszą rozliczać się CIT 8 do urzędu skarbowego i takie kwity przekazywać dokumenty. Co to jest ten CIT 8. To jest ten elektroniczny. El, nie, 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 nie. To, jest nie, co inna, to inna jest, Było do, do tej pory w formie pisemnej. A teraz w formie elektronicznej, od tego roku do końca marca, każda jednostka OSP, jako stowarzyszenie, fundacja, musi w formie elektronicznej rozliczyć. Yy, no dobrze, no to żyjemy w świecie, który się coraz bardziej cyfryzuje, chyba nie jest to problem. Panie redaktorze, ale to będzie potrzebny podpis elektroniczny. I jako a to, a to już kosztuje. A to już kosztuje, a w zarządzie... A ile kosztuje? Może zapytajmy. W zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnych od 5 do 9 członków zarządu jest. Razy od 250 do 500 złotych, no to możemy wyliczyć to około 2,5 tysiąca złotych. A jednostka nie ma środków finansowych, to po co jej ten. Nie, no, no w, tej, w tej sytuacji ma... wydaje się, że oczywiste, że powinien wójt, wójt który, na rzecz którego można powiedzieć, działa taka, taka, taka jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, bo przecież wyręcza wójta w tych podstawowych obowiązkach, jakim jest bezpieczeństwo, to te pieniądze powinien wójt wyłożyć. Chyba to jest oczywiste. Ale, panie redaktorze, w, w, Wójt, ale po co wykładać pieniądze? Nie, nie wiadomo po co i komu. I, i żeby było, szuka dla sztuki robić. Ach, to już jest wyższa polityka, chodzi o wpływy nie, do budżetu. Nie, 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 nie. no ono <grym> chyba, A, albo żeby mogły firmy, które mają możliwość te, tego y, podpisu no elektronicznego, bo tam kilka firm jest wyszczególnionych, gdzie, gdzie takie podpisy mogą elektronicznie robić. No, no i, chodzi, to i chodzi o to, tym, wyciąganie środków w finansowych. Finansów, przecież jednak to przecież my jesteśmy czy rozumie że postuluje pan, żeby zwolnić OSP z Oczywiście. Z tych oczywiście. Zarząd główny, drugi prezes, Pawlak, prezes zarządu głównego, wystąpił do, ministra, do pani minister finansów, żeby zwolniła te jednostki OSP, no bo to jest bez sensu. Czy zgadzacie się dla nas. państwo z jakimś zrozumieniem w tej sprawie, czy, 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 czy raczej tu nie, nie liczycie na jakieś, chyba, jakieś zmiany? Ch chyba nie będzie zmiany, bo. Nie wiem o co tu będzie chodziło, ale podejrzewam, że zarząd główny za późno zaczął ten temat drążyć, a już mamy... No koniec, ustawa koniec. funkcjonuje od, od lipca bodajże chyba nie od kwietnia od, 2017 roku. Nie, 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 nie to jest Aha, to inna, są te inna ustawa. przepisy wykonawcze tak, do, do. Tak, tak. Od, od października dopiero zostało mhm. te, te uchwały podjęte. No i Podejrzewam, że nie da się i nie wiem, co zrobimy. Przytoczę kilka argumentów, które wskazują na to, że OSP no, po zmianie przepisów zyskała. Pozwoli pan, Proszę panie, panie prezesie. Jednostki dysponują zbliżonym budżetem. Że zrównały się w, jakim, w jakimś sensie, prawda, że nie ma, że są uprzywilejowane, jedne i inne bardziej poszkodowane. Zgodnie z założeniem, zakupy są szybciej realizowane, bo nowe zasady skracają procedury przekazywania. Pieniędzy. To jest ten drugi argument mhm. twierdzający zasadność prowadzenia nowych przepisów. No i trzeci, yy, znacznie skrócił się czas potrzebny do zakupu sprzę sprzętu dla OSP. A jeszcze kolejny może. Ochotnicze straże pożarne działają jako stowarzyszenia pozarządowe i mogą pozyskiwać środki finansowe z zewnątrz. Tylko skąd? To pozyskiwać. Ja takiej możliwości nie widzę. Załóżmy, jak jest lecie, no to wtedy spontanicznie dają firmy bogatsze. Odnośnie tego budżetu ja bym się nie zgodził, bo są jednostki w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i jednostki poza krajowym systemem ratowniczym. I Komenda Państwowej Straży Pożarnej zwraca uwagę w większości na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. A tych jednostek, na 116 jednostek, mamy 23 włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To, co samochody w tym roku, zapotrzebowanie mamy na 5 samochodów średnich albo ciężkich, gdzie większość będzie. Podejrzewam, że wszystkie jednostki będą z Krajowym systemem Ratowniczo-Gaśniczym, a małe jednostki, to yy, podejrzewam, że nie będą do, yy, z bu w budżecie mieli gminnym ty tych środków finansowych, no i... Ale jednak panie, zna Pan Panie Prezesie, że jednak dotacje wzrastają na, na OSP. Podam przykład, żeby nie no. być gołosłownym, go dotacje w latach 2015 17 dla jednostek włączonych właśnie do, tak, krajowego, do krajowego systemu. Tak. W 2015 roku z 72 milionów wzrosły w 2017 roku na 80, ponad 80 milionów. Tak, ale chodzi o zakupy inwestycyjne. A bieżące utrzymanie. A, roz, roz, rozumiem, że, no, że problem, bo, że ustawodawca nie przewidział bie, bieżo, funkc ty, tych wydatków oczywiście. na funkcjonowanie. Tak. Na... Paliwo, gmina musi w własnym zakresie kupić. Sprzęt, gmina. Y, mówimy o środkach inwestycyjnych wzrosła. Ale tak? może to Zgadza nie jest, się. to nie powinna być, mówię, y, może, pu, może y, uwaga, pretensja herow... do ustawy, bo ustawa jest takim no, no, aktem zasadniczym ogól, ogólnym, natomiast może do, 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 do wójtów, może do radnych danej gminy powinno się te uwagi zwracać. Panie redaktorze, gminy mają zadań... No, że no trudno, żeby państwo finansowało jeszcze dodatkowe właśnie tego typu elementy, które są, może to, w skali ja całego budżetu od, są groszowe. Ja nie mówię o, tylko sprzęt, ale Ubezpieczenie strażaków, którzy wyjeżdżają do akcji. Wyszkolenie trzeba też zapłacić. Za... Ale szkolenie za... to chyba w ramach, w ramach współpracy z Państwową Strażą Pożarną, Tak, chyba, rozumiecie, to ale, chyba. bez ale... Bezkosztowo. Tak, różnie bym... bywa. Różnie to bywa. Różnie to bywa. Także jak utrzymanie kierowców jednego dwóch. No bo jedne, jeden kierowca nie może być na, yy, na dyżurze non stop przez cały miesiąc, no bo załóżmy, jednostka w ciągu roku ma od 300 na, tam do, do 40, to zależy która. Załóżmy yy, Gąbin ma ponad 305 w roku 18, yy, a niektóre jednostki miały po 30, po 40. Jest 16 gmin w powiecie pod Tak, yy, 116 jednostek yy, OSP tak. A ilustrażaków druchów, Druhów Druchów i druchen. To Druche, jest... Nawet druhen? Tak, bo na... by, ale niektóry, niektóre druchny jeżdżą do akcji. Jestem... Jak, jak, jaka to jest grupa ogólnie? Nie, to niewielka grupa, tam do 50 druchen, którzy jeżdżą do akcji, ale. W sumie druchów jest ile? Ilu? 4875 druchen i druchów. Prawie 5 tysięcy. To, to jest potężna armia. Jesteśmy największą organizacją w województwie mazowieckim. No, to skoro pan tak określa ten, 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 z takim przywilejem armii podkreślając to może powinniście spróbować jakiejś, jakiejś perswazji użyć na, 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 <śmarsz> na każdy oczywiście w ramach własnej jednostki samorządowej. bo Wła... oczywiście żartujemy, proszę państwa. <śmarsz> tylko chodzi o to, żeby jednak być skutecznym w tym, w tym zabieganiu o środki finansowe, bo tu chodzi głównie o bezpieczeństwo mieszkańców. I wobec takich argumentów żaden wójt nie może być obojętny. Zgadza się i dlatego z tego miejsca dziękuję panom wójtom, rad, radom gminy, którzy utrzymują na wysokim poziomie, bo niektóre jednostki mają sprzętu ponad miarę. Bo są yy, hitrzy. A może to zależy od stanu niebe niebezpieczeństwa czy bezpieczeństwa? Nie, nie to zależy od kontaktów i tak dalej. Bo bezpieczeństwa. Ale panie prezesie, no z, pa z pana punktu widzenia, jest pan prezesem przecież tak? powiatowego. no i byłem, byłem no, strażakiem. Ma, ma pan chyba wpływ na to, jak te środki są dzielone też i, i, i czy sprawiedliwie nie. ten sprzęt jest też dystrybuowany? Po różnych jednostkach? Nie, no bo no, zgadza się odnośnie samochodów. A żeby zakupić sprzęt, motopompy, agregaty i tak dalej, to gmina musi dołożyć 50%. No i wtedy 50% do sprzętu do samochodów. Później to, co mówiłem ubezpieczenia, badania. No tak, Kier, utrzymanie kierowców. Rozumiem, że w tej, w tych, w tych sprawach, o tych sprawach rozmawia Pan Pawlak z, no, z, z mi, mi, Ministerstwem Finansów. Z finansów no. tak. e, bardzo dziękuję Panu za to dzisiejsze e, spotkanie. No cóż, no, dużo władzy w Pana rękach jednak śmiem sądzić jako, pre, jako, jako prezesa. Ale też my, i zrozumieniu, zrozumieniu samorządowców, wójtów i, tak, i radnych. Gmin, my, my, o co, proszę Państwa, bardzo gorąco ale zabiegamy i prosimy, prosimy o, o, to, o to zrozumienie. Problem, problemy mamy, jak każda organizacja, stowarzyszenie, ale, słuchajcie Państwo, w każdej chwili możecie liczyć, że do akcji dojedziemy do pożarów, do miejscowych zagrożeń, do wypadków i, i możemy i możecie liczyć na członków ochotniczych Straży tak. Pożarnych. W 16 gminach, proszę Państwa, jest 116 jednostek ochotniczych Straży Pożarnych, skupiających no, prawie 5 tysięcy druków, w tym około 50, 50 kobiet. Tak? Jeżdżący jeżdż I jeżdż jeżdżących do akcji. To są głównie młodzi ludzie, którzy, proszę Państwa, nie biorą żadnych, żadnego wynagrodzenia z tego tytułu, że służą e, mieszkańcom danej miejscowości. I stąd prosimy wszystkich samorządowców o zrozumienie. Dziękuję raz jeszcze za spotkanie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję Państwu.